Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała tobie, Panie. Pojawił się człowiek posłany przez Boga. Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz został posłany, aby zaświadczyć o światłości. Takie jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów i lewitów z zapytaniem: kto ty jesteś? On wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając: ja nie jestem Mesjaszem. Zapytali go: cóż zatem? Czy jesteś Eliaszem? Odrzekł: nie jestem. Czy ty jesteś prorokiem? Odparł: nie. Powiedzieli mu więc: kim jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy nas wysłali? Co mówisz sam o sobie? Powiedział: jam głos wołającego na pustyni. Prostujcie drogę pańską, jak rzekł prorok Izajasz. A wysłannicy byli spośród faryzeuszów. Zaczęli go pytać, mówiąc do niego: czemu zatem chrzcisz, skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem? Jan im tak odpowiedział: ja chrzczę wodą. Pośród was stoi ten, którego wy nie znacie, który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u jego sandała. Działo się to w Betanii, po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu. Oto słowo Pańskie. Chwała tobie, Chryste. Kim jesteś? Jaka jest twoja tożsamość? Co mówisz sam o sobie? Podczas Adwentu towarzyszy nam obok Maryi Jan Chrzciciel. Niezwykła osoba. On tak przemawiał, że przyciągał tłumy. I wystarczyło tylko słowo, iskra, by rozpalić tłum, by wszcząć na nowo walki wyzwoleńcze. On mógł mieć władzę. I wobec tego niepokojącego i dziwnego zjawiska władze żydowskie wysłały swoich posłańców na wywiad, by wybadać, kim jest Jan Chrzciciel. Oni zadali mu pytanie: kim ty jesteś? I on naprawdę mógł im powiedzieć bardzo dużo, że jest jednym z nich chociażby, że jego ojciec Zachariasz też był kapłanem, jego matka Elżbieta pochodziła z rodu kapłańskiego Aarona, że to właśnie on cudownie się począł, że on jest cudem i mógł powiedzieć, że to właśnie na niego czekali. Ale na pytanie, kim ty jesteś, on tylko zaprzecza: nie jestem Mesjaszem, to nie ja was uwolnię. Nie jestem Eliaszem,
Nie jestem prorokiem. Usłyszał kolejne pytanie. Zatem, co mówisz sam o sobie? Odpowiada dość tajemniczo, bo Słowem Bożym. Jam głos wołającego na pustyni. Jego tożsamość określa Słowo Boże. To, kim on jest, mówi o nim Słowo Boże. I jak wiemy, w tym czasie Adwentu to jest także czas pustyni, na której Jan Chrzciciel spędził wiele czasu. I to właśnie na pustyni dokonała się droga do jego serca, by mógł odkryć to, kim on jest, by odkryć swoją tożsamość. Kim ty jesteś? Słowo Boże określa także naszą tożsamość. To, kim naprawdę jesteśmy. Czy już wiesz i czy może odkryłeś, co o tobie mówi Słowo Boże? Co możesz powiedzieć sam o sobie, tak jak Jan Chrzciciel? Możemy podać nasze imię i nazwisko, nasz wiek, nasz zawód, co posiadamy. Ale to nie odda w pełni naszej tożsamości, tego, kim jesteśmy. To, kim naprawdę jesteśmy, mieszka głęboko w naszych sercach. Bo to Słowo Boże określa naszą tożsamość. Ale żeby to Słowo Boże naprawdę usłyszeć, tak jak Jan, potrzebujemy pustyni. Stąd Adwent zaprasza nas do czasu wyjścia na pustynię, wyjścia samemu, w pewnym sensie wyłączenia się z tego świata, z hałasu, pędu, by znaleźć czas na słuchanie. Podczas tego słuchania zachęcam i zapraszam was do odsłuchania pewnych nagrań dostępnych w internecie. Każdy znajdzie coś dla siebie, bo są zatytułowane List Boga do mężczyzny, List Boga do kobiety, do kapłana, do młodych. To słowo, to nagrania są utkane ze Słowa Bożego. To, kim tam naprawdę jesteśmy, jak mówi ona Słowo Boże. Ale żeby nie potraktować tego jako banał, coś takiego prostego, oczywistego, potrzebujemy wyjść na pustynię, by naprawdę usłyszeć to słowo i przyjąć je do naszego serca. Poza tymi nagraniami polecam 43 rozdział Księgi Izajasza, który towarzyszy nam też podczas tego Adwentu bardzo dużo. Bo potrzeba nam pustyni, by odkryć naszą tożsamość. W seminarium usłyszałem kiedyś właśnie takie jedno zdanie odnośnie kapłaństwa, że przyjmując święcenia, stanę się kapłanem, ale zarazem to będzie droga, gdzie będę stawał się kapłanem. Chrześcijanem, chrześcijaninem się jest, ale także jako chrześcijanin stajemy się nim, bo to jest droga. Odkrywanie swojej tożsamości, odkrywanie tego, kim jestem, odkrywanie tego, co otrzymałem od Pana.
a wokół nas jest niestety bardzo dużo chaosu i hałasu, że łatwo możemy się zagubić, zagubić swoją tożsamość. I niepokoi nas, kiedy małżonkowie ze sobą nie rozmawiają i nie okazują sobie miłości. Niepokoi nas, kiedy rodzice nie mają czasu dla swoich dzieci. Niepokoi nas, kiedy kapłani nie mają czasu dla wiernych, poszukujących Jezusa, potrzebujących spowiedzi, rozmowy, pomocy. I niepokoi nas, kiedy Kościół gubi swoją tożsamość, kiedy nie głosi Ewangelii, słów Jezusa, kiedy nie przekazuje Bożej miłości, a czasem niestety wręcz jej zaprzecza. To nas niepokoi. Ale ten niepokój niech najpierw nas przynagla do tego, by uklęknąć. Zaprasza to nas do modlitwy za Kościół, który tworzymy razem. A z tej modlitwy wypłynie troska o Kościół w konkretnych czynach, żeby to służyło jedności Kościoła. Bo najbardziej boli podział wewnątrz rodziny. Najbardziej boli podział wewnątrz Kościoła. Jaką piękną pracę wykonują rodzice, którzy troszczą się o swoje dzieci, by dać im to, co najcenniejsze. Są oni jak Jan Chrzciciel. Jaką piękną pracę wykonują siostry zakonne, kapłani, wspólnoty Kościoła, czyniąc miłość i prowadząc innych do Jezusa. Tożsamość chrześcijanina to wskazywać swoim życiem na Jezusa. To być jak Jan Chrzciciel, świadczyć o światłości, a nie być światłością. Być lampą, a nie ogniem. Tak żyć, by moje życie wskazywało na Jezusa. Czy moje życie wskazuje na Niego?